Hello, widzowie, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zrobimy najryzykowniejszą akcję, którą przygotowałem praktycznie od deski do deski z LOLem i z Bolem. Albowiem dzisiaj, widzowie, wkręcimy Paliona, że prześladowca wrócił na Palionowo. I mamy to przygotowane tak idealnie i tak przemyślane, że jest to po prostu 100% pewność, że Palion się w to wkręci i w to uwierzy przynajmniej przez jakiś czas. No bo raczej nie będziemy w stanie tego kręcić całe tygodniami. Ale mam nadzieję, że przynajmniej na dzisiejszym odcinku uda się Paliona wrobić, że prześladowca, widzowie, wrócił. Mam przygotowane dosłownie wszystko, żeby on w to uwierzył, więc musicie oglądać do samego końca i zasubskrybować oczywiście kanał. No a dzisiaj, widzowie, jest ten wielkopomny dzień, kiedy odbywa się trzecia edycja OneBlocka, ale o tym właśnie powiem wam teraz. Już dzisiaj, właśnie teraz, od godziny 18 rozpoczęła się trzecia edycja naszego najlepszego trybu, czyli OneBlock na serwerze kidowice.pl. Ale ta edycja jest kompletną innowacją, ponieważ tutaj odbędzie się wojna. Wojna odbywa się pomiędzy mną, a Szypsonem i jest to wojna na skrzynki, w której możecie brać udział. Jak widzicie, znajduję się właśnie na serwerze i pozdrawiam wszystkie osoby, które tutaj są i was też zachęcam do gry, ponieważ no jak będziecie, no to tak samo na przykład ja, tak jak teraz, będę mógł was pokazać na odcinku. Jak pójdziecie sobie od spawna w prawą stronę, to tutaj, widzowie, są skrzynki. Jest skrzynka moja i jest skrzynka Tosta. Tej nie otwieramy. Otwieramy, widzowie, tylko i wyłącznie tą, ponieważ tutaj są liczniki skrzyń zostało otwartych więcej. No i mam nadzieję, że nam, widzowie, uda się tą wojnę wygrać. Skrzynce, jak widzicie, do dropnięcia są różne itemy, ale najważniejsze z nich to mój set, czyli mój hełm, napierśnik, spodnie Dave'a, buty Dave'a, no i laska czarodzieja. Laska czarodzieja jest również do dropnięcia w skrzynce od Tosta, ale u Tosta mamy po prostu jego secika. Co najważniejsze, widzowie, pierwsza osoba, która skompletuje cały mój set na tym serwerze kidowice.pl, na moim serwerze, no to, widzowie, przyjeżdżam do niej osobiście w prawdziwym życiu ja. Czyli na przykład ty, drogi widzu, jak teraz to oglądasz, skompletujesz cały ten secik, będziesz już w posiadaniu całego mojego seta, dajesz mi tylko adres i godzinę i po prostu w który dzień mam do ciebie przyjechać, kiedy ci pasuje, przyjeżdżam do ciebie, robimy fotę, zbijamy pionę, możemy sobie chwilę pogadać i, widzowie, po prostu taki evencik dla was tutaj organizuję, że po prostu mogę do jednego z was przyjechać osobiście w prawdziwym życiu. Także, widzowie, śpieszcie się, bo wydaje mi się, że rywalizacja będzie tutaj dość ostra, a skrzynki możecie kupować albo pod komendą premium po prostu na moim bloku, żeby kupować sobie po prostu te skrzynki, tutaj macie dostępne ilość opcji. Jedna skrzynka kosztuje 5 zł, więc jest to naprawdę fajna cena, ale jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy, no to nie musicie, ponieważ możecie również grać po prostu na jednym bloku i zdobywać kamyczki. A jak zdobędziecie kamyczki, to możecie je tutaj wymienić u tego pięknego villagera na mój klucz i wtedy dostajecie po prostu kluczyk i możecie otworzyć skrzyneczkę. Serdecznie zachęcam was do grania, śpieszcie się, ponieważ pierwsza osoba, która będzie miała seta, przyjeżdża do niej osobiście. Widzowie, ale może już teraz chodźmy na Palionowo. Także, widzowie, dobra, jesteśmy już na Palionowie. Pamiętajcie, kupujcie tylko i wyłącznie moją skrzynkę. Wojna z Tostem, kupujcie moją skrzynię. Ona jest najlepsza, widzowie, kupujcie, bo osoba, która będzie kupować moją skrzynkę, tak jak już mówiłem zresztą, będzie mogła ze mną nagrać odcinek, jak ktoś będzie miał całego mojego seta, więc to jest naprawdę mocna nagroda. Mam nadzieję, widzowie, że to was też zachęci. No i oczywiście, jak jesteście team Żabki, no to kupujcie moje skrzyneczki, zachęcam wam serdecznie. Musimy wygrać tą wojnę! Wpadajcie i grajcie! A my, widzowie, jak widzicie, jesteśmy na Palionowie i mam przygotowane wszystko pod tego trola od A do Z, jak w encyklopedii, ale takiej szerokiej. Bo zobaczcie, nawet napisałem w swoim domku tabliczki: tu prześladowca, kontaktuje się z tobą, bo masz więcej uliw w głowie niż reszta, możemy się dogadać. Czyli dosłownie tak, jak pisał zawsze prześladowca, tylko ty i ja sojusz bez innych, jutro wrócę, każdy i tak będzie się mnie słuchać. Napisałem specjalnie jutro, bo zrobimy tak, że te tabliczki były tutaj od wczoraj, tylko po prostu mnie wczoraj na Palionowie nie było, nie widziałem tego, coś tam, ten, i że po prostu też jestem, widzowie, tym wszystkim przerażony. Ale jeżeli myślicie, że to wszystko, no to jesteście w grubym błędzie, bo zobaczcie, jeżeli pójdziemy sobie pod domek Paliona, tylko ja to muszę uważać, ja widziałem z tego, że on tam gdzieś sobie tam w podziemiach coś robił, więc raczej na pewno jeszcze tego nie widział, ale nie mamy dużo czasu, więc muszę szybko, czym prędzej lecieć do Olola i Bola, którzy czekają na mnie w domku od Lola. Tam jest cały plan przygotowany, oni już są obczajni, ale jeszcze z nimi muszę dogadać kilka szczegółów, ale pokażę wam. Słuchajcie, co on tam na czacie napisał? Dobra, nie wiem, czemu Bolu coś tam na czacie pisze. Dobra, nieważne. W każdym razie tutaj, patrzcie, jest normalnie wielka tablica: wróciłem. Widzicie to? Jest normalnie coś takiego. I to już może dawać ten. I co on pisze? Co on pisze, Polowe? I dobra, ja nie wiem, czy on już nie zaczyna tego. Nie, dobra, ja nie wiem, nie wiem, dobra, ja muszę do nich iść, nie? Patrzcie, tutaj jest normalnie ten. O nie, nie dałem tylko tego Glowa i czerwonego, dobra, ja muszę im powiedzieć, żeby dodać jeszcze szybko, zanim Palion to zauważy, bo tutaj, patrzcie, już napisałem: idź do tego domu, co go zniszczyłeś, już. Ale trzeba tam jeszcze Glowa dać, dobra, ja idę szybko do chłopaków, żeby to dać. Bo jak tego nie będziemy mieli, to będzie przypał. Dobra, czekajcie, gdzie oni są? Wejdę tutaj do góry. Ej! Ej, panowie, jest przypał w naszym planie. Co? Przypał w naszym planie, potrzebuję szybko Glowa, tego, wiecie, do tablicy Glowa i czerwonego barwnika. Szybko, jak macie, to dajcie, bo zapomniałem dać jednej rzeczy. Szybko przypał, dobra, ja okej, dobra. Co wy w ogóle na czacie piszecie? Przecież Palion to może widzieć, co wy odwalacie, ty? No i co, no, udawamy,
Ale nie, jeszcze nie! Jeszcze nie, bo spalisz wszystko. Dobra, poczekajcie tu, panowie, ja tylko to na... Co ja robię? Dobra, naprawię to tylko, zaraz jestem. Ja nie mogę, widzowie, będzie przypał, nie? Dobra, okej, stawiam to, widzowie, i wam pokazuję, co jest dalej. A więc tak, tutaj to dajemy, pyk. Dobra, elegancko, pyk. Dobra, to mamy gotowe. Pokażę wam, co jest zrobione właśnie pod domkiem taty hejtera, pod którego będziemy mieli później pójść. Zobaczcie to, takie dwie tablice. Oto moja lista planów: zniszczyć nowe budowle, odzyskać game mode 1, dodać rodzinę, a drugie, możemy się spotkać, dam wam szansę na przeproszenie mnie, przyjdźcie do domu mojego. I w tym domu właśnie będzie, widzowie, czekał przebrany Lolo, który będzie udawał prześladowcę, będzie pisał na tabliczkach, ale nie może się wysypać. Muszę z nim ustalić dokładny plan, bo Palion uwierzy w to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy cały plan będzie po prostu przygotowany od A do Z. Idealnie, więc idę porozmawiać z chłopakami. Panowie, ten plan jest ważny i ciężki do zrealizowania, więc musimy ustalić wszystkie szczegóły. Czy jesteście gotowi? Dobra, akcja wygląda następująco. Prześladowca wrócił, ty, Lolo, będziesz prześladowcą. Zatem w tym stroju, który idealnie przygotowaliśmy, będziesz prześladowcą. I teraz ważne, musisz pisać na tabliczkach jak prześladowca, dosłownie jak prześladowca. Nie może być żadnych błędów, nie? Bo ty możesz popełnić jakiś błąd, ale nie rób go, błagam. Przynajmniej na początku, nie? Oni obrzezowe, nie? Tabliczki, nie? Nie, to nie ma chyba znaczenia, nie wiem, które miał. W sumie nawet już nie pamiętam. Już go trochę nie było, co ty robisz, ty? Co ty? Co to jest? Nie czułem, co dla balady z kuweta. Co to ma być? Nie! Dobra, sorry, no. Potem sobie to wyjaśnicie, panowie. Teraz tak, Bolo, ty musisz grać tutaj totalnie przerażonego. Ty musisz grać przerażonego i ty będziesz w pewnym miejscu. Ja potem do ciebie tam przyjdę z Palionem. Ja ci teraz powiem, jakie to będzie miejsce. Będziesz przy tych tablicach. I teraz akcja wygląda tak. Prześladowca wrócił. Nie ma game moda, bo jest jeszcze słaby, ale będzie go odzyskiwać za niedługo i można do niego dołączyć. Ty musisz jako prześladowca przekonywać nas, żebyśmy do ciebie dołączyli. Tylko najważniejsze, nie może to się wysypać. Tak jest, że to jest nasza ostatnia szansa, gdzie możemy do ciebie dołączyć, bo inaczej będzie problem. I ty odzyskasz game moda i wtedy zniszczysz wszystkich. Pamiętaj! Dobra. Co ty, czemu ty wyszedłeś? A! Dobra, dobra, może poszedł się przebrać, dobra. W każdym razie, Bolo, akcja wygląda tak, chodź, pójdę z tobą. Ty, ja pójdę po Paliona, powiem mu, że prześladowca wrócił, pokażę mu wszystkie dowody, a ty musisz być w tym miejscu, chodź. Ty masz specjalnie przygotowane miejsce tam, pod starym domkiem dla tych hejterach, gdzie już go nie ma, patrz. Tutaj będziesz przed tymi tablicami, o właśnie tutaj, chodź. Tutaj będziesz pod tymi tablicami i tutaj będziesz udawał przerażonego. Totalnie przerażonego, że prześladowca wrócił. Możesz jeszcze coś tam powiedzieć, że widziałeś go, jak tu stawiał i że poleciał właśnie do swojego domku, nie? Że tam pobiegł czy coś, bo nie ma game moda. To jest twoja misja. Tak. To jest twoja misja, a ja pójdę po Paliona, no i będę go wkręcać też, że prześladowca wrócił, że go widziałem, no i mamy teraz problem, nie? Dobra. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać. Dobra, idę, widzowie, w takim razie do Paliona. Dobra, widzowie, wchodzę do domku od Lola, mam nadzieję. O! No, to ty? Dobra, cicho, ty musisz się. Pamiętaj, ty musisz się wyciszyć, musisz się wyciszyć, żeby cię nie mocno jechać, no! Bo potem będzie przypać to. Dobra, to najlepiej to nic nie mów po prostu, dobra, jak nie wiesz, jak się wyciszysz, to po prostu nic nie mów, to jest najważniejsze. Dobra, leć po cichu do domu prześladowcy, my tam przylecimy do ciebie. Leć tam, my tam będziemy z Palionem i z Bolem. No tak, najlepsze normalnie leć, no bo nie masz game moda, no. Skąd masz? Mam, trochę mam, trzymaj. No daj mi, bo ja nie wziąłem. Ops. Ale to już powiedzieliście, na przykład prześladowca nie ma tego creative'a, tak mam tak powiedzieć, tak? Tak, na razie nie masz game moda, ale go odzyskasz, jesteś tego bardzo pewny, odzyskasz game moda dosłownie. Chcesz nas zwerbować do siebie? Tak, chcesz nas zwerbować, to jest nasza ostatnia szansa, żebyśmy do ciebie dołączyli, bo inaczej i tak zniszczysz całą wioskę, jak ci game wróci. To ja lecę do domu prześladowcy. Leć, idę do Paliona. Dobra, widzowie, oby to się udało, oby ten troll się udał, wyoglądajcie do końca. Dobra, idę do Pawła, tabliczki wszystko są. Dobra, chyba jest git, dobra, wbijam do niego, nie ma co. Palion, mamy Palion, jesteś, Palion! Co się dzieje? Nie uwierzysz, nasze najwszelsze koszmary przyszły znowu. Przestań dramatyzować. To jest koniec. Nie no, Dave, czemu on wrócił? Smutny? Przecież nowe palionowe jest, wszystko nowe. On wrócił. To. On wrócił, rozumiesz? Nie wiem jak, on wrócił, kto, no! Kto wrócił? No prześladowca! Kto mógł wrócić? No nie ma on nikogo innego! On nie może wrócić, bo jest zbanowany! No to tak ci się wydaje tylko, zobacz to! Nawet pod twoim domkiem napisał, jak ty tego nie widziałeś? Idź do tego domu, co zniszczyłeś już. Patrz. Nie, no nie róbmy sobie żartów, że on nawet na... Patrz tam. Co to jest? Patrz tam, widzisz to?
Widzisz to? A najgorsze jest to, że ja nie widziałem, że on mi napisał. Patrz, chodź do mnie do domku, nie? Mój nowy domek no nawet nie, widział. Błagam. Nie no, nie róbmy sobie żartu, że on wróci znowu na palionowo. To przecież to jest przeklęte. Nie wiem, to jest po prostu... Ja nie dowierzam w to, co widzę, nie? Patrz, chodź do mnie, wejdź sobie, zejdziesz sobie tu na dół i patrz, co tu jest napisane, nie? No, czytaj sobie, nie? Ciebie w domku? Tak. Normalnie coś takiego, nie? Masz więcej olejów, co? Normalnie jeszcze was wyzywał? Tylko ty i ja, sojusz bez innych. Jutro wrócę, każdy i tak będzie się mnie słuchać. Wychodzi na to, że on to napisał wczoraj. Ja nie byłem wczoraj na Palionowie, nie widziałem tego, no. W Bedwarsy graliśmy. Z tobą mieć sojusz? No, już chyba nie, skoro minął dzień, dobra, to już chyba nie chcę z mną gadać. Musisz do domu, szybko, idź na autobus. No nie, no nie przyjeżdżam do ciebie do domu, trzeba najpierw ten. Patrz, chodź, bo to nie koniec. To on nie koniec. Nowy laptop. Patrz, byłem w tamtym miejscu, co mówisz? Chodź, bo jeszcze musimy iść do tego miejsca, patrz tam, napisał ci prześladowca, że masz przyjść do tego domu, co zniszczyłeś, nie? Ja się domyśliłem, ja już to widziałem wcześniej, zobaczyłem, co tam jest, nie? Tak, zobacz, co tam jest. Stary! Poczekaj, chwilę, muszę stanąć wysoko. Nie, patrz, patrz, co tam, patrz! Halo, ogłoszenie na Palionowie, wszyscy się do domów, nie wychodźcie z domów! Co ty robisz, człowieku? Jakie ogłoszenia? Teraz nie ma na to czasu! Teraz trzeba się ratować, człowieku, chodź! Musiałem wszystkich poinformować. Myślisz, że ktoś to usłyszał? To jest! Patrz, co tutaj jest, zobacz to! I poczekaj, gdzieś tu jeszcze był... Bolo? A nie! Nie! Co on ma za twarz dziwną? Bolo, co ty robisz? Bolo, chłopaku! Co ty to wyczyniasz? Bolo, nie słuchajcie, halo, nie, Bolo. Nie, chyba żarty sobie robisz, chyba, że tutaj... Bolo, on tu jest, on tu był. On tu był, widziałem go. Wychodź z tajnej bazy. On tu był, słyszysz, Palion, on tu był, Bolo go widział. Gdzie był? To były moje tablicy. Daj mi to przeczytać, chodź tutaj, przecież się obronimy. Czy zobacz, oto moja lista planów, zniszczyć nowe budowle, odzyskać gamę mode 1, dodać rodzinę? On chce znowić jakąś rodzinę i zobacz to. Spotkać, dam wam szansę na przeproszenie mnie, przyjdźcie do mojego domu. Czaisz to, rozumiesz? Mamo, Nie pisz mu! Spokojnie! Na wojnę! Ale czemu on rodzinę chce dodać? Dlaczego on jest taki przerażający tu? No nie, to jest przerażający, bo zawsze taki był, on wrócił z zemstą, rozumiesz? Zbanowaliśmy go, jeszcze mu komputer wzięliśmy, no! I czy on się zmienił? Jak się miał zmienić? Co ty gadasz? Nie! On twarz ma. A, no to, bo, nie wiem, ale to teraz nie jest własne, no! Co ty? Mamo, daj na wojnę z prześladowcą, nie wiem, czy wrócę, kocham was. No, Bolo! Bolo! Ale ja widziałem go, jak on to w ogóle robił tutaj wszystko i jak skleją te zdjęcia. Ty faktycznie widziałeś prześladowcę, nie, był tutaj? Kiedy tutaj był? Nie, czekajcie, czy wszystko się tutaj poukładało i znowu jest jakiś miszmasz? Byłem na wezowcu i widziałem, jak to robił wszystko i wkleją. Nie, no słuchajcie... To dostałem zegarek. Musimy ustalić plan działania. Ja chyba dołączam do prześladowcy, bo mam dość już, nie? No chyba sobie żarty robisz. Nie chce mi się walczyć o te Palionowo. Sorry, Palion, no wiem, że dla ciebie ta wioska jest ważna, ale ja nie dołączę do prześladowcy. Nie ma nie musimy tak dołączyć. Być. Bolo, dołączasz nie. ze mną, Bolo. Może wtedy będzie spoko. Musimy iść na ostateczną wojnę. Nie, Bolo, ale patrz, Bolo, posłuchaj, ale jak dołączymy, to nie będziemy musieli walczyć i będziemy nie. tylko walczyć z Palionem sami. Ja robię ostatnią wojnę z prześladowcą na śmierć i życie. Dobra, no, co ty no, gadasz? Możesz tak zrobić, chłopaku, ale no naprawdę zastanówcie się, czy nie lepiej jest się pogodzić z prześladowcą, no. Bo jak on jest nie taki... Nie mam zamiaru się z nim godzić. Jak on znowu wrócił, to my nie będziemy mieć znowu szans na niego, ale no Palion. Ale dobrze mówi, trzeba z nim walczyć. Przyjeżdżaj do mnie autobusem i będziemy mu kompa wyrzucić. Nie, to jest zły pomysł, nie, ale on na pewno nie gra teraz swojego tego. On pewnie już ma inne miejsce, stary, już my nic nie zrobimy. On to ma jest nowego koniec. Kompa na 100%. Dobra, chodźcie, weźcie elitry, lećmy do tego jego domu. Spróbujmy się dogadać, po prostu z nim. Może się uda. Ja nie mogę, znowu idziemy chociaż tam. Spróbujmy. Czemu tego domu nie wysadziliśmy? Tylko pamiętajcie, ważne, nie możemy tutaj, wiecie, zachowywać się pochopnie, nie? Bo jeżeli coś powiemy źle, on zniszczy całą wioskę, on już jest na pewnie ostatniej prostej do odzyskania game moda, no. Ja się go tak boję, ja nie wiem, ja z niego po prostu pusta mi jest wypuchają. Wylądujmy w tajnej bazie. Co, po prostu tam wchodzimy? Nie, nie, wylądujmy w tajnej bazie, zobaczmy, czy on jest w ogóle, czekaj. Zobaczmy, zerknijmy, czy jest, czekaj. Jezu, nie! Ej, uważajcie na moby, uważajcie na moby! Moby! Zombie nas zdradzą nas! Czekaj, pociu. Jest tam? Jest, mam faktycznie, farta, chodzi! Mam farta. Chodzi, patrzcie. Patrzcie, jest cały czas, zobaczcie, wrócił, nie, no, wrócił! Błagam, no dlaczego on tu jest? Wysadzamy ten budynek. Nie, no jak ty chcesz wysadzić ten budynek? To jest najgorsze, co teraz możemy zrobić. Poczekajcie. Nie bijemy się, ustalmy plan działania. Ja do niego dołączam, a wy sobie róbcie, co chcecie, bo ja nie mam zamiaru już z nim walczyć. Ja chcę z nim sojusz. Co, czekaj. Pan, tylko, co jest to? Mówię, pan, chcę z nim sojusz. Nie, sojusz?
To ja też chcę mieć z nim sojusz. No to chodź, zrobimy z nim sojusz i będzie spokój przecież, nie będziemy musieli dobra, nic robić. Ja idę z nim pogadać, mam to gdzieś. Czek! No dobra, dawaj. Idę z nim gadać. Dobra, dawaj. No i co ty tu znowu robisz? Prześladowco, przyszliśmy, chcemy się dogadać, ja z Palionem chcemy do ciebie dołączyć, chcemy mieć z tą sojusz, póki jeszcze nie jest za późno, jak możemy, nie? Panie, nie spalcie tego. A ty schowaj tego minion, schowaj tą siekierę. Schowaj to. Nie, no błagam. Palion, spokojnie, dogadajmy się z nim, no. Przecież będzie wszystko... Po co ty tu wróciłeś? No znowu ja, no i z czego się cieszysz? Znaczy w sumie... Ja się cieszę, prześladowco, że wróciłeś. Panie... Mogę dołączyć? Mogę dołączyć do twojej drużyny? Proszę! Nie! Nie atakuj go! No można, bo nie ma tego gimoda, pamiętasz, odzyskuję go. Aha, ale śladowco to może jeden na jeden, co? Ale teraz się z nim będziesz bić, przecież on teraz jest słabszy, on potem cię załatwi, no. Robimy bójkę! Nie atakuj go, będzie problem, panie, one muszą... Kości z ciebie zostaną. Zyska mu się game, to będzie koniec, nie? Straciłem game modę. Tak mi przykro, może ci bana dam. Ale go odzyskam, widzisz, on go odzyska, wtedy dobra, będzie problem! Ty znowu mieszkasz obok mnie, czekaj, ja idę po jego komputer. Patrz! Czekaj, ja idę do jego budynku, idę się z nim spotkać. Nie! Nie! Poszedł. Ej, co teraz piszemy? Ej, nie wiem, on poszedł, szukać w tym domu! Ej, panowie, ej, co teraz? Ej, nie! Ej, dobra. Ej no! Pora na CS-a, chłopaki, zostawiamy go i pora na CS-a. Jak go chcesz zostawić teraz w takiej sytuacji? Przecież on teraz jest ten... Nie mogę, dobra, czekajcie. Nie. Dobra, wyciszam się już. Dobra, wycisz się. Spróbujmy jeszcze zrobić tak, że ja jeszcze go wkręcę i Dybolo, spróbuj dołączyć też po prostu. Dobra. Tylko gdzie on tyle jest, ty? Tyle czasu by to robił? Halo? Czajcie, że tam było tego? Tam ktoś był w środku, ale nie wiem, czy to był prześladowca, a uciekłem od razu. Co? Serio? On tam jest? Ktoś tam był, ktoś tam straszy. Czy chcecie do mnie dołączyć? My zdecydowaliśmy z Bolem, jak ciebie nie było, bo on nam pokazał swoje triki mocne i my dołączamy do niego jednak, Palion, sorry, wiesz? Ale nie jesteśmy w stanie walczyć za Palionowo. Was żarty robicie. Nie jesteśmy już w stanie walczyć za Palionowo, bo on jest za potężny, stary, on nam pokazał swoje umiejętności. No przestańcie, jedź na autobus. Nie mogę jechać... Stanowisko komputerowe z znowu. Nie. Nie mogę jechać na autobus, bo on jest teraz zbyt potężny, rozumiesz? Prześladowco w tym. Ja będę władcą, a wy moimi. Dobra, mi pasuje. Jak będę miał komputer, to mogę tu bliskać. Masz żarty robić. Ale nie, tak naprawdę, Palion, prawda wygląda w następujący sposób. My dołączamy do niego i jeszcze jest jedno miejsce, nie? Bo już tylko w czterech można chyba. Będziesz miał kompa. Idealnie. Co? Vincent może być. Nie, to tam chyba się przeliterował. Vincent? Czemu prześladowca pisze o Vincencie? Bacz, widzisz, właśnie, mamy cztery... Od kiedy prześladowca pisze w taki sposób? Czekaj, mama, zaraz przyjdę na obiad, poczekaj chwilę. Lolo, no! Nie zmutowałeś! Chyba żarty robicie. No nie zmutowałeś się! Chyba te żarty robicie. No nie zmutowałeś się, Lolo! Te żarty nie są zabawne! Dlaczego się nie zmutowałeś? Dlaczego? Nie mogę, dlaczego się nie zmutowałeś? Nie, dobra! Widzowie, uciekamy, nie, spalę! Dobra, widzowie, uciekam, dobra, ten prank, widzowie, poszedł za mocno, dosłownie za mocno.